W związku ze zbliżającym się filmem Godzilla King of Monsters postanowiłem opowiedzieć Wam o jedynym prawdziwym pogromcy Godzilli, jedynym, który wie, jak dotrzeć do jego głowy, jak zmienić tego potwora w słodkiego misiaczka i jedynym, który raz a na zawsze rozwiązał jego problemy. Zatem przekonajmy się, kto jest w stanie pokonać Godzillę. Jak zapewne zauważyliście, postawiłem naprzeciwko Godzilli Barona Davisa, to nie każdy musi wiedzieć jeszcze z czasów New Orleans, ale nie bez powodu, ponieważ Godzilla nasza kochana miała najróżniejszych przeciwników. Potwory, mechaniczne potwory, King Konga, King Konga drugi raz, Frankensteina, albo tylko tytuł był z Frankensteinem, warto spojrzeć na niemieckie wydania filmów związanych z Godzillą i z King Kongiem, ale tak naprawdę dziwactwo zaczęło się dopiero wtedy, gdy za Godzillę zabrali się Amerykanie, a dokładniej kolejny wielgachny konglomerat, czyli dum dum dum, Nike. Nike zastanawiało się, jakby tu wepchnąć swoje cudowne buty Japończykom i no co lepiej przemówi do Japończyków niż ten cudowny godzillowy stworek. Był początek lat 90. 92. W tym momencie rządził na parkietach Charles Barkley, a na pewno był tańszy niż Michael Jordan, który zresztą miał swoje Air Jordany, więc on nie będzie się męczył dla jakichś zwykłych Nike'ów. A skoro Barkley był po sukcesie na Olimpiadzie, był w znakomitym drużynie, teraz przeszedł do Phoenix Suns, więc idealnie pasował, żeby go postawić naprzeciw Godzilli. I tak doszło do pierwszego pojedynku tych dwóch gigantów. Już dziwicie się, dlaczego pierwszego? Otóż Charles Barkley, jak już raz spotkał się z Godzillą, to nie mógł odpuścić. Ale w tej reklamie Charles Barkley leci, oczywiście jest w Tokio, gdy Godzilla rozwala budynki, on pojawia się, przykłada jej z łokcia, robi wsad nad nią i pokazuje, gdzie jest jej miejsce. Początkowo reklama ta miała lecieć tylko w Japonii, ale ludzie z Nike byli tak oszołomieni, że powiedzieli, wiecie co, musimy jej zrobić oficjalną premierę podczas nagród MTV, niech ona poleci, wow! I oczywiście spodobała się wszystkim, stała się kultowa, pojawiły się koszulki, czapeczki, gadżety. Minął rok i kolejne media dobrały się do tego, by opowiedzieć całą prawdziwą, ukrytą historię pojedynku Godzilla kontra Barkley. Nie ma co się dziwić, że Charles Barkley został wybrany do tego pojedynku, ponieważ po sezonie 92-93 był MVP sezonu, miał ponad 25 punktów na mecz, ponad 12 zbiórek, doprowadził Phoenix Suns do finału, w którym mieli pokonać Chicago Bulls, niestety ulegli 4-2. Barkley był wszędzie, był bardzo, bardzo kontrowersyjną, kolorową postacią. I dlatego m.in. twórcy z Dark Horse Comics stworzyli opowieść definitywną o tym właśnie Charles Barkley kontra Godzilla. Have you ever thought about wearing shoes? W tej opowieści wszystko zaczyna się blisko zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, gdzie Godzilla atakuje kolejny statek, rozrywając go dosłownie na pół. Jednocześnie, całkiem przypadkiem, Charles Barkley właśnie przyleciał, by rozdawać autografy, by jego ludzie, menedżerzy powiedzieli, że był jeszcze bardziej popularny, a młodziutki chłopaczek Matthew ze swoim dziadkiem pędzą z całych sił, żeby się na tą plażę dostać, ponieważ Matthew jest największym fanem Charlesa Barkleya ever. Oczywiście na miejscu okazuje się, że takich największych fanów to jest sporo. Oczywiście są też tam piękne kobiety z dużym biustem, które też są największymi fankami Charlesa i pewnie Charles wybrałby je zamiast dzieciaka. Nie dziwię mu się. Ale dzieciakowi nie udaje się dopchać, jest mu smutek, że on nawet nie może się przebić przez ochroniarzy. Wracają z dziadkiem takie smutasy i wtedy dziadek wyciąga tajemniczą monetę. Tajemniczą monetę, która jego zdaniem ma magiczne moce. Przekazuje ją swojemu wnusiowi, a wnuś mówi,
dobra, dzięki tej monecie na pewno uda mi się jakoś spotkać z Charlesem Barkleyem. I wtedy patrzą, a tu Japończyk na plaży, który mówi Godzilla, Godzilla, dosłownie najważniejszy tekst świata. Więc co myśli Matthew? Uciekać? Ratować się? Czy pobiec po Charlesa Barkleya, bo tylko Charles Barkley może zatrzymać Godzillę? Oczywiście rusza po Charlesa Barkleya. W międzyczasie armia Stanów Zjednoczonych już robi naloty, ale Godzilla, wiecie jak to Godzilla, samoloty sobie strąca w ten sposób, ma je głęboko gdzieś, a dzieciak nasz Matt przeskakuje nad ochroniarzem, wskakuje dosłownie w ręce Charlesa Barkleya i próbuje go przekonać, mówiąc, że on jest największym wojownikiem i tylko Charles Barkley może pokonać Godzillę. No i Charles, jakimś cudem przekonany, mówi, co mnie obchodzą kobiety, duże piersi, ja tutaj z tym dzieciakiem wejdę. No i zaczynają jechać autem, nie wiadomo gdzie. Jadą i Charles Barkley trochę wyśmiewa tego Mata, co to za w ogóle czarodziejska dolarówka, w ogóle co ty gadasz głupoty, a Mat mówi, tak, to wiesz co, to ja z tobą zagram mecz i ci udowodnię, bo ty naprawdę nie myślisz o nas, nie myślisz o niczym i w ogóle podrzuca monetę, moneta spada krawędzią na ziemię i Charles Barkley mówi, o kurcze, to jakieś czary. I bierze ją do ręki, a w tym momencie dzieją się prawdziwe czary. Charles rośnie do ogromnych rozmiarów równych Godzilli, widzi Godzillę po drugiej stronie miasta, idzie do niej razem z ogromną piłką, która także urosła, kiedy on urósł i nagle mówi do helikopterów, słuchajcie, to jest mało znany fakt, ale Godzilla uwielbia koszykówkę, nie potrafi jej odmówić, ale tak naprawdę ona sucks, nie potrafi dobrze grać, więc ja ją pojadę w ten sposób. I by zwrócić na siebie uwagę, rzuca piłą w twarz Godzilli, bierze z powrotem, chodź, gramy mecz, idziemy tutaj do Nevady, do jakiegoś wielgachnego kanionu, siadamy tam, Charles Barkley wielką antenę tak przestawia, żeby ona wyglądała na kosze, mówi, słuchaj, gramy. Pierwsze punkty w meczu zdobywa Godzilla, przykładając w pyszczycho Charlesowi z ogona, ale gdy Charles się wkurza, to zaczyna działać. Łokieć raz, tu jakiś piwocik, jeden wsad, drugi wsad, nogi szeroko, dwie łapy. No i oczywiście Godzilla nie ma szans. Co jest cudowne, wszyscy z całego miasta ruszają jak jeden mąż, by oglądać ten mecz z daleka. Nic to, że Godzilla może was zamordować ogniem czy czymkolwiek. Oni jadą oglądać i nagle nawet zrobili wielgachne transparenty. To są naprawdę przygotowani ludzie, którzy potrafią szybko zorganizować dobrą akcję. Po kolejnym koszu czas tak disuje Godzilla, a Godzilla mu swoim oddechem pali mu piłkę w rękach. Co ciekawe, ona płonie, ta piłeczka na dłoniach, ale Charles jest taki twardy, że on tego nawet nie czuje. I Charles ani się nie wkurzy, mówi, co ty kurde robisz? Tak się robisz, tak przegrywasz, nie umiesz przegrywać? Ale w tym momencie dochodzi do twistu. Dochodzi do twistu, ponieważ Charles mówi, wiesz co, w tym meczu pokazałeś, że ty masz całkiem niezłe ruchy, ale czegoś ci brakuje, wiesz co, ja ci pomogę. I w tym momencie widzimy, że oni bierze się pod rączkę, ruszają gdzieś, okazuje się, że Godzilli brakowało zajebiście wielkich butów Nike. Dostaje te buty, znajdują miejsce, gdzie Charles ma nawet wielgachny kosz dla Godzilli, daje jej piłę, nową piłę, nie wiadomo skąd ją wziął i Godzilla zaczyna trenować dunkowanie, koszykówkę, bo Charles wcześniej czy później powiedział, że wróci po nią i będzie grać w NBA. To jednak nie koniec historii, bo oczywiście jakimś cudem Charles się zmniejsza do normalnych rozmiarów, wraca do tego biednego Mata, któremu nikt oczywiście nie wierzy, że on poznał Charlesa Barkleya, znajduje go na boisku, oddaje mu srebrną, magiczną monetę i razem zostają superaśnymi przyjaciółmi. A co z Godzillą, pytacie? No wiadomo, Godzilla zostaje na tym boisku i będzie 100 lat trenować, by zostać jak najlepszym koszykarzem. Fade away, piwocik, jakiś obrócik. Wiecie, wszystko co najważniejsze, Godzilla musi być gotowa na wejście do draftu NBA. To cudowne połączenie Charles Barkley kontra Godzilla to jest idealna esencja lat 90., ale nie dziwota, że Charles Barkley tak ładnie spasował się z Godzillą, bo lada moment miał wydać swoją pierwszą grę, która miała się nazywać Shut Up and Jam, która wyszła na konsolę Sega Saturn, więc był idealnym celebrytą do połączenia i okazał się jedynym, który wiedział, że nie o to chodzi, żeby Godzillę pokonać, zamordować, zniszczyć, wysadzić. Chodzi o to, by zająć tę główkę godzillową i dać jej coś, by się ona ciągle i ciągle musiała polepszać. A co jest lepsze niż nieustanny koszykarski trening, który czyni z ciebie najlepszego Splash Brother ever?
Teraz już zatem wiecie, kto jest jedynym, ultimatywnym przeciwnikiem Godzilli i kto wie, jak ją pokonać. Zatem czekam na wasze komentarze, kto jest lepszy, Godzilla czy Barclay, czy są jakieś jeszcze ciekawsze pary, które wy znacie z komiksów, filmów, seriali, reklam, które wam się podobały, albo gdzie waszym zdaniem Godzilla powinna teraz wystąpić i z kim się zmierzyć. Czekam na wasze komentarze, zapraszam na patronite.pl/brody z kosmosu, jeżeli macie ochotę dołączyć do patronów, otrzymywać dodatkowe materiały, ekskluzywne materiały i dołączyć do Brodatej Braci. Jeżeli ten materiał przypadł wam do gustu, zapraszam do subskrybowania kanału, a my widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie i teraz wielgachny dźwięk Godzilli.